14 powiatów województwa podlaskiego otrzyma dofinansowanie na przebudowę i remonty dróg w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Uroczyste podpisanie umów ze starostami odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel prawie 5 milionów złotych. Dla nas jest to też ważne, że możemy w ramach współpracy między samorządami, samorządem województwa, samorządami powiatowymi realizować wspólne projekty. Realizujemy w wielu obszarach wspólne działania, czy w obszarze chociażby urzędów pracy, czy polityki społecznej, ale też w wielu innych kwestiach, a rozwój infrastruktury technicznej, a szczególnie drogowej, gdzie jest tak dużo potrzeb jeszcze, jeżeli chodzi o drogi lokalne, drogi gminne, drogi powiatowe, to oczywiście jest zadanie samorządów i dlatego ten program został też uruchomiony, zresztą też na wielokrotny Wasz wniosek. Także chcę podkreślić, że jest to po raz pierwszy taki program prowadzony w naszym województwie, w innych województwach funkcjonują już od kilku lat. Mam nadzieję, że on dalej będzie kontynuowany, że się przyjmie. Potrzeb jest wiele, tak jak w budżecie województwa. Widzimy tych potrzeb dużo. Kwestie zdrowotne, kwestie społeczne, ale trzeba też do tych urzędów i tych naszych wszystkich siedzib i do naszych jednostek trzeba dojechać. Stan tych dróg jest różny, też zdajemy sobie sprawę, że różne powiaty mają różne obłożenie, różne potrzeby, są drogi krajowe, wojewódzkie na terenach poszczególnych powiatów. No i też gęstość i długość tych dróg jest różna w poszczególnych powiatach. Jest to po raz pierwszy przeprowadzone takie działanie, ten program. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach uda się to kontynuować. To oczywiście po pierwsze wola radnych, którzy głosując budżet muszą przyjąć propozycję zarządu, zagłosować. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę z tego, że po raz pierwszy jak się dzieli środki, to zdaje się, że jest to zrobione sprawiedliwie, chociaż oceny mogą być też różne w zależności od tego, który powiat ile dostał, ale to też jest Wasza rola, żeby ewentualne uwagi zgłaszać, bo być może w przyszłych latach uda się to zrobić jeszcze lepiej, jeszcze więcej, i oby tak było. Bardzo ważnym problemem to jest utrzymanie naszych dróg, a więc budowa, modernizacja, naprawa bieżąca. Kiedy powstawały powiaty, ustawowo powierzono nam dużo kilometrów dróg powiatowych i wymagają one ciągłej naprawy, ciągłej przebudowy, ciągłej modernizacji. My oczywiście staramy się, żeby jakoś sprostać tym wyzwaniom. Pozyskujemy środki z różnych źródeł. Robimy montaże finansowe, a więc środki zewnętrzne, środki powiatu, środki gmin, ale nadal jest bardzo dużo potrzeb. Maksymalne dofinansowanie w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych mogło wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, czyli do 500 tysięcy złotych. Jeden powiat mógł złożyć jeden projekt. Otrzymaną dotację trzeba wykorzystać do 31 października bieżącego roku. Jeśli masz ukończone 30 lat i nie pracujesz, masz szansę na otrzymanie wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Pomogą w tym fundusze europejskie. Podpisana 12 kwietnia umowa między Zarządem Województwa Podlaskiego i Powiatem Łomżyńskim jest 12 umową oferującą pomoc w założeniu własnego biznesu. Dzięki niej 45 mieszkańców Łomży, gmin Tykocin i Zawady oraz powiatów Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Wysokomazowieckiego, Zambrowskiego i Grajewskiego skorzysta z dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz ze szkoleń grupowych i doradztwa. Łączna kwota wsparcia dla powiatu łomżyńskiego to prawie 2 miliony złotych. Myśląc o rozwoju województwa, musimy myśleć i o tych, którzy sobie dobrze radzą i chcą rozwijać swoją działalność. Tutaj, gdy podpisujemy
umowy z przedsiębiorcami na innowacje, na rozwijanie swojej działalności, to wiemy o tym, że są to dobrze zainwestowane środki. Ale też wiemy, tak jak tutaj, że są osoby, które są na początku drogi lub tą drogę można im stworzyć dzięki tym środkom na założenie działalności gospodarczej, na, krótko mówiąc, zorganizowanie nawet samemu sobie pracy, ale tego nie da się zrobić bez mocnego wsparcia podmiotów, które powiedzą, jak to zrobić, podmiotów, które doradzą w tych trudniejszych momentach, jak założyć działalność gospodarczą, jak ją prowadzić, jak sobie poradzić z pierwszymi kłopotami. Krótko mówiąc, trudno by osobom tym było zacząć, gdyby nie środki, które na ten start mogą otrzymać. Dobrze, kiedy te pieniądze, które przekazujemy bezpośrednio do osób, które tą działalność chcą założyć, są pod czujnym okiem fachowców. Ta perspektywa finansowa jest trudniejsza niż poprzednia, gdyż grupa docelowa jest trudna. Wspierać możemy w tych projektach osoby po 30 roku życia. Te osoby muszą być bezrobotne i muszą spełniać jeden z takich warunków, które klasyfikują te osoby do takiej trudnej grupy, a więc muszą być albo po 50 roku życia, albo muszą być kobietą, albo niepełnosprawną osobą, albo długotrwale bezrobotną, albo o niskich kwalifikacjach. Także tak, trudno być kobietą. Także te projekty, no to jest tak jak mówię, druga edycja. Jeszcze mamy trwające projekty z poprzedniej edycji. Żaden z nich się w tej chwili jeszcze nie zakończył. Trudno jeszcze nam się odnieść do tego, jakie będą efekty, bo działalności oczywiście zostały założone, powstały, działają, natomiast no, będziemy to badać na pewno za rok, za dwa, zobaczymy, jaka jest trwałość projektu, jak sobie takie osoby tak poradziły właśnie z tematem przedsiębiorczości. Ta grupa docelowa, do której trafiamy z projektem, o której pani dyrektor mówiła, faktycznie jest taką grupą dość trudną, biorąc pod uwagę te oczekiwania osób, które będą mogły skorzystać z tego wsparcia finansowego. Niemniej, biorąc pod uwagę skalę potrzeb i skalę taką geograficzną, jakim to, co, o czym mówimy tutaj, jakim projektem obejmujemy, myślę, że te efekty zaplanowane uzyskamy w 100%. Projekt zrealizuje powiat łomżyński i Łomżyńskie Forum Samorządowe. Łomżyńskie Forum Samorządowe jest to taka organizacja samorządu, z której jesteśmy niezwykle dumni, która powstała około 2 lat temu. Stowarzysza 19 samorządów wokół miasta Łomży. Jest, członkiem jest również Starostwo Powiatowe, ale też dołączyło ostatnio chociażby miasto i gmina Nowogród. Więc 19 samorządów, które pokazują, że potrafią ze sobą świetnie współpracować, a w jaki sposób pokazują? No właśnie pozyskując środki czy to od państwa, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo jest kilka projektów, czy to w partnerstwach innych realizowane, czy też pozyskując środki chociażby z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w postaci takiego działania, które nam się udało pięknie zrealizować, pierwszego Międzynarodowego Forum Gospodarczego, które ściągnęło do Łomży i do Łomżyńskiego Forum Samorządowego i do właśnie do Starostwa Powiatowego, bo tutaj starostwo było partnerem, właśnie przedstawicieli 9 samorządów spoza Polski i przedstawicieli biznesu również z 9 krajów, więc to było ogromne wydarzenie. Przedsięwzięcie będzie realizowane od kwietnia 2018 do listopada 2019 roku. Jeśli osoby zainteresowane założeniem własnej firmy nie otrzymają dotacji, mogą liczyć na korzystne mikropożyczki udzielane przez pośrednika Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Biuro w Łomży. W Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się wojewódzki konkurs kulinarny Tradycyjny Stół Wielkanocny. Jego celem było m.in. kultywowanie lokalnych tradycji oraz identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych. W rywalizacji wzięły udział grupy formalne i nieformalne, m.in. koła gospodyń wiejskich działające na terenie województwa podlaskiego. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować potrawy tradycyjnie szykowane na stół wielkanocny, wywodzące się z miejscowych tradycji kulinarnych i oparte na lokalnych produktach. Chciałem serdecznie naprawdę pogratulować i podziękować Wam za udział, żeście przyjechali tutaj, zaprezentowali swoje najlepsze pomysły, wyroby, te tradycyjne od wielu lat w domach
przygotowywane przez waszych babcie, mamy i teraz wy i dalej mam nadzieję, że przekażecie. Ważne, żebyśmy też w jakiś sposób starali się promować to, co jest naszą tradycją, ale też i na tym w przyszłości zarobić. To trzeba trochę się zorganizować. Myślę, że tutaj wspólnie w urzędzie i z departamentem, ale z innymi przyjaznymi osobami będziemy wspierać, bo naprawdę w przyszłości na tych tradycyjnych, zdrowych, naszych podlaskich produktach można zarobić i to jest nasza też szansa, alternatywa do takiego rolnictwa wielkotowarowego. Bardzo się cieszymy, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Jak widać, dużo ciężkiej pracy, żeby to wszystko przygotować, zrobić, dowieźć, żeby tak pięknie to wyglądało, bo łatwiej się to robi stacjonarnie niż przewieźć to wszystko ze sobą. Te ozdoby, to wszystko, co naprawdę widać, że jest wypracowane, dopieszczone i później trzeba to jeszcze zaprezentować jak najlepiej. Myślę, że ocena jest też bardzo obiektywna, bo oceniało nas wiele osób. Chodziliśmy oddzielnie, więc nie było możliwości ściągania z karty oceny od kolegi czy koleżanki. Rozmijaliśmy się w różnych momentach, różnych potraw próbowaliśmy i myślę, że tak naprawdę to wszyscy, którzy tu przyjechali, są wygranymi, bo tak jak widać, udało nam się dzięki hojnym sponsorom uczynić tak, że wszyscy wyjadą stąd po pierwsze najedzeni, po drugie zadowoleni, a po trzecie z prezentami nagrodzeni po prostu. Także gratuluję wszystkim. Że ta tradycja potrawy, napitki, o których pan wspomniał, jest tradycją, ale największą tradycją Podlasia i naszego rejonu jest gościnność. Gościnność. I proszę mi wierzyć, docenia pan to na każdym naszym spotkaniu, za co bardzo, bardzo panu serdecznie dziękuję. W rywalizacji zwyciężyły gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrego Lasu. Konkurs zorganizowany został przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.